Gerard Owen from Belgium. Pierwsza klacz z numerem 47. I numer 48 przed nami. I przed nami klacz z numerem 57. Dziękujemy bardzo. I numer 60. I na ring wbiega koń z numerem 62. I przed nami 67. I już zobaczymy za chwilę wszystkie klacze na ringu.
Przypomnę, że to jest Czempionat Polski Klaczy Starszych. It's Polish National Senior Female Championship. Sędziowie nie oceniają już tak jak podczas pokazów poszczególnych klas typu nóg, kłody, ale patrzą na ogólny temperament, na to, co dana klacz sobą reprezentuje, jak wygląda, jak się zachowuje. Prezenterzy starają się pokazać swoje konie w pełnej klasie, krasie, a sędziowie przyznają, w zależności od tego, do którego miejsca nominują poszczególne klacze, od 1 do 6 punktów. 6 punktów dostaje oczywiście klacz, którą poszczególny sędzia nominuje do złotego medalu. Bardzo dziękujemy i teraz ważny i odpowiedzialny moment, czyli policzenie wszystkich punktów od każdego sędziego. This program is offered by...
Szanowni Państwo, a oto wyniki Czempionatu Polskiego Klaczy Starszych. Now the results Polish National Senior Female Championship. Uwaga, uwaga! Znamy już wyniki i bardzo chcemy się nimi z Państwem podzielić. Miejsce piąte. Fifth place. Pyrra. Numer 60. Pyrra na miejscu piątym. Hodowli stadniny koni w Michałowie. Właściciel to PPH Parys. Zapraszamy. A zaraz za miejscem piątym i Pyrrą wejdzie na miejscu czwartym, fourth place. Echo Aurora, numer 57. Prosimy bardzo i gratulujemy panu Krzysztofowi Poszepczyńskiemu i całej stadninie Hrcynno Pałac. Druga wicechampionka przed nami za chwilę. Bronze champion for a moment. Numer 67. Zagrobla. Stadniny koni w Michałowie. I czas na wicechampionkę. Miejsce drugie. Silver champion. Wildona, numer 47. Również ze stadniny koni w Michałowie. Szanowni Państwo, and the winner is... Miejsce pierwsze. Galerida, numer 48, ze stadniny koni w Michałowie. Oto trzecia dziś nasza wicechampionka. Szanowni Państwo, a do uhonorowania naszych czempionów, do wręczenia nagród i gratulacji ich hodowcom i właścicielom, bardzo proszę pana Szymona Giżyńskiego, wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi, i pana Tomasza Hanimoniuka, prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Serdecznie zapraszamy, Szanowni Państwo. Galerida, numer 1, nasza trzecia dziś czempionka. To jest czempionka Polski w kategorii klaczy starszych. Polish National Senior Female Championship, Galerida. Serdeczne gratulacje. Chwila dla reporterów, proszę Państwa. I za moment hymn polski, for a moment Polish National Anthem.
Brawo, dziękujemy bardzo. To Galerida, proszę Państwa, nasza trzecia czempionka dzisiaj. A teraz czas na uhonorowanie pozostałych naszych wspaniałych klaczy z top 5, a więc miejsce drugie i Wildona z numerem 47, również ze Stadniny Koni w Michałowie. Silver Champion, wicechampionka Wildona. I miejsce trzecie, Bronze Champion, druga wicechampionka Zagrobla. Już za chwilę Zagrobla również zostanie udekorowana takim wspaniałym kwietnym szalem. Trzy pierwsze miejsca dla Stadniny Koni w Michałowie, a miejsce czwarte Echo Aurora. Serdeczne gratulacje dla Stadniny Hercynno Pałac i pana Krzysztofa Poszepczyńskiego. Całe podium zajęte przez klacze ze Stadniny Koni w Michałowie. Warto więc uwiecznić ten moment. Brawo. I miejsce czwarte. Minister Szymon Giżyński i prezes Tomasz Halimoniuk za chwilę udekorują i pogratulują właścicielom, a udekorują Echo Aurorę. I miejsce piąte, proszę Państwa, Pyrra, numer 60, Stadniny Koni w Michałowie. To jeżeli chodzi o hodowcę, a właściciel to PPH Parys.
Bardzo dziękujemy, ale poprosimy o już za chwilę o rundę finałową. Mam nadzieję, że mamy klacz. Proszę uprzejmie. Final Victory Lap.